A z nami jest Maciej Pałubicki, który już się pożegnał z turniejem, ale przyszedł tu dopingować. Komu kibicuje? Komu kibicuję? Nie wiem, dużo jest tutaj znajomych z Trójmiasta. Paweł Lipka, Ignacy Szyca. No wygra lepszy, zobaczymy. Byłeś już tutaj na tym poprzednim meczu, czy dopiero przybyłeś? Nie widziałem cię. Tutaj na trybunach siedziałem, oglądałem dwa mecze, które obecnie się odbywały. No. Nic, fajnie grali chłopaki, zobaczymy, jestem ciekawy co dalej. Który ci się mecz bardziej podobał? Chyba pierwszy. Paweł Lipka i Wilamowski. Teraz właśnie skończyli grać, dosyć zacięcie, także było na co popatrzeć. Zasłużenie wygrał Paweł Lipka? No to jest taka struktura, że wszystko się może zdarzyć, także mała dekoncentracja, kilka błędów i wszystko się odwraca, więc różnie. Teraz Paweł Lipka długo czeka, ale jego przeciwnik Mateusz Górski nie grał, ponieważ Łukasz Puk oddał walkovera. Jak myślisz, jak to może wpłynąć, który będzie miał lepszą pozycję wyjściową? No bo jeden z jednej strony odpoczywa, z drugi się wgrał. Co lepsze? To zależy też od człowieka. Jedni chcą zagrać jakiś mecz rozgrzewkowy, więcej pograć, wtedy lepiej czują piłkę, a drudzy potrzebują więcej odpoczynku, więc zobaczymy. Zobaczymy jak będzie. Wróćmy jeszcze do soboty. Wczoraj odpadłeś, miałeś ciężką grupę. Jak to ocenisz? Co się stało? No to znaczy coś, troszkę na pewno zabrakło szczęścia, a miałem tam swoje szanse, nie wykorzystałem. Daleko jeszcze do szczytowej formy, pracuję nad tym, wiem nad czym pracować, także myślę, że w przyszłym sezonie może. Do Krakowa nie chcesz przyjechać? Raczej nie, mam inne plany. No to nic, w takim razie Macieju, gratulacje za to, że byłeś tutaj, że podjąłeś walkę. Dużo nie brakło, ponieważ to byłeś 5 punktów, także to nie przyjechałeś tutaj i rowerem nie wracasz, tylko... No tak, no. Mogło być lepiej, aczkolwiek mówię, no jestem świadomy tego, że do formy jeszcze daleko, więc dobra zabawa była i tyle. Teraz mamy dwa ćwierćfinały równorzędnie. Darowski gra z... Z kim gra Darowski? Z Madajewskim. Madajewskim, tak jest. A tutaj Łaguna będzie grał z Matachowskim. Który mecz wybierasz? Piotrka kojarzę z czasów zawodniczych, to jest z Olsztyna. Rok starszy ode mnie, zawodnik. Paweł gra z kim? Jeszcze raz mógłbyś... Matachowskim? Paweł Łaguna gra z Matachowskim. Nie. Paweł Madajewski. Paweł Madajewski gra z Danielem Darłowskim. A, z Darowskim. No właśnie, Darowskiego nie znam. Mówiliście przy losowaniu, że jest faworytem turnieju, także troszkę się zasugerowałem. Ale myślę, że będzie równy mecz tutaj. A jeśli o kort centralny chodzi, tutaj będzie komentował to Łukasz Puk. Jak myślisz, kto wygra? Bo tu będzie grał zawodnik, kolega Łukasza Puka. Matachowski z Łaguną. Łaguna wczoraj bardzo dobrze się prezentował. Ty znasz Łagunę. Tak. Matachowskiego meczu nie widziałem, przyznam szczerze, żadnego, ale no też ciężko mi tutaj prorokować. Zobaczymy jak będzie. Mówię, to jest taka struktura, że wszystko się może zdarzyć, więc zobaczymy. Jakie atuty ma Łaguna? Czym może tutaj zaskoczyć? Bo to znasz go jak własną kieszeń, można powiedzieć. Nie, to aż tak to nie powiedziałbym, tak. Kiedyś po prostu graliśmy, nawet razem z wspólnego meczu nie zagraliśmy nigdy, ale kojarzę gdzieś tam go właśnie z turniejowych drabinek, więc nie jestem w stanie więcej powiedzieć. No. Wszystko okaże się za chwilę na korcie, także zapraszamy serdecznie. Macieju, dziękujemy ci za udział, do zobaczenia w przyszłym roku. Kogoś chcesz jeszcze na koniec pozdrowić, bo to pewnie ostatnia twoja wizyta już w studio. Nie, dziękuję. Dziękujemy w takim razie i zapraszamy już za chwilę